Markun, na gorąco po ogłoszeniu walki z Iwanem Erslanem AKSW 56. Witam serdecznie. Witam wszystkich. Słuchaj, no do tej, tej walki tak naprawdę Erslan już długo o niej mówił, jego menadżer długo o niej mówił, chcieli tej walki, wiedzieli, że w końcu się do ciebie dostaną, no i udało się. No udało się, niech się cieszą. E, weryfikacja będzie 14 listopada. Jesteś no to jesteś przekonany swojej zwyczaj to ja jestem też przekonany, że ty jesteś przekonany. Natomiast no, nie, słuchaj, jesteś mistrzem, walczysz już długo, no nie ma mowy o lekceważeniu zawodnika, bo Aresla nie przyjdzie po to, żeby się położyć, to ty jesteś mistrzem i ty musisz to coś udowodnić. On tak naprawdę nie musi, on może. Oczywiście, nigdy nie lekceważę przeciwników, będę zmotywowany na 100%, dam siebie wszystko, jak trzeba będzie to zostawię serce w walce, także... Wiem po co tam idę i wiem, że idę obronić swój mistrzowski tytuł. Oglądałeś jego walki, no więc wiesz doskonale, czego się spodziewać. No, twoja stójka jest nieprzewidywalna, chaotyczna, nie da się do niej przygotować nikomu. Nikt nie potrafił się pod nią dostosować, no, ale jego stójkę widziałeś, uderzenie ma, więc tym razem może Tomek pokaże troszeczkę parteru. Bardzo dobry zawodnik, nieprzewidywalny. Można powiedzieć, że wszechstronny, ale ja wiem, że te moje moje walory te techniczne są lepsze i że to moje będzie na wierzchu, także no pozostaje tylko czekać do 14 listopada. Wiem, że narzucę swoją grę i to on będzie się bał moich ciosów. Jeśli chodzi o przygotowania, no to były, były przygotowania do momenta, były przygotowane do fila, czyli generalnie troszeczkę innego rodzaju, no bo zawodnik lżejszy, zawodnik cięższy, a teraz Twoja kategoria. Czy coś będziesz zmieniał? Czy, no wiadomo jakie jest teraz sytuacja na świecie, ale jakiekolwiek wyjazdy w Polsce, jesteś sparring sparing dostosowany pod Erslana, czy grasz cały czas swoje i jesteś przekonany, że narzucisz swój styl i to wystarczy? Tak, bazuję głównie właśnie na tym, że narzuczę swój styl i wtedy na pewno Erslan się pogubi. Teraz dużo może rzucać różnych słów, że jest bardzo dobrze przygotowany, że narzuci swoje, swoje tempo walki itp., itd. Z tym, że no. Jak oktagon się zamyka, jak klatka się zamyka, no to wtedy, to wtedy jest ta weryfikacja. Już e, wtedy, że tak powiem, jeżeli ja zaczynam swoją grę, to już e, przeciwnik nie wie co robić, no i już wtedy się zaczynają schody. Także no, myślę, że to będzie to samo. E, ja narzucę swoje tempo walki e, i to ja e, wyg wygram ten pojedynek. Ja chciałbym dopytać, czy Iwan Ersan to była jedyna propozycja walki dla Ciebie, czy może pojawialiście się też jacyś inni przeciwnicy? Tak, pojawiali się inni przeciwnicy, z tym, że no, wodarzy uznali, że jest to najlepszy zawodnik z dostępnych, także no, jestem i się cieszę, jestem zadowolony i się cieszę bardzo, że będzie to bardzo dobry zawodnik dla mnie i godny tego jako predenet. Wiem, że przed walką ciężko o tym mówić, ale wspomnieliśmy o Phil de Defrisie. Czy ty nadal chciałbyś się zrewanżować? Myślisz o tym, żeby wrócić do tej wagi ciężkiej i stoczyć z nim rewanżowy pojedynek? Oczywiście, że tak. Na dzień dzisiejszy chciałbym się tylko i wyłącznie skupić na tym, co, co mnie czeka 14 listopada. Świetnie sobie radzić za granicą w walkach. No, nie da się ukryć i wiemy o tym wszyscy, że ta walka miała się odbyć, ta gale, miała się odbyć w Zagrzebiu na terenie rywala, no, ale walczysz u siebie przed no, swoją publicznością telewizyjną bardziej, tak naprawdę. No, może para osób będzie na hali, cieszy to? Czy, czy jednak chciałbyś w Zagrzebiu pokazać, że to Polak jest lepszy i uciszyć całą Zagrzeparenę? Yy, taki mieliśmy plan od razu jak dostałem tą propozycję, no to e, tak stwierdziliśmy, że no nie ma problemu, lecimy podbić Zagrzeb. Z tym, że no chcieliśmy od razu to połączyć z wakacjami, ale ta sytuacja, która teraz e, teraz nastąpiła na całym świecie i wyeliminowała ten, e, to, tą możliwość, no to troszeczkę, że tak powiem, no jest to taka kłoda pod nasze nogi, ale no myślę, że myślę, że to wszystko się obróci i że, i że, i że e, będzie na moim i na moim terenie będzie, będzie po prostu ta moja atmosfera, wszystko po mojej stronie i zwyciężę. Byłeś obecny na ostatniej gali KSW, praktycznie z perspektywy spod klatki widziałeś, jak wygląda to przy tej okrojonej publiczności. Powiedz, czy myślisz, że ten brak publiki, czy właśnie mała jej ilość będzie Tobie sprzyjał? Czy, czy Ty jednak wolisz, kiedy są kibice, kiedy niesiecie ten doping? Walka przy wypełnionej hali daje niesamowity klimat, niesamowite emocje. Te emocje są jeszcze większe przy, przy pełnej hali. Ale no trzeba walczyć przy, przy tym co jest, po prostu nie mamy na pewne rzeczy wpływu, także no się nad tym nie zastanawiam. Ja w takim razie to do tej Galii KSW też przeszedł i zapytał o to, co się wydarzyło. Na końcu No KSW na pewno potrzebowało czegoś takiego jak odrodzenie jednego, jednej z gwiazd, jednej legendy, z bohaterów. No powiedz czy, jak ty się bardzo, no, czy w ogóle się spodziewałeś, no bo wszyscy mówili oczywiście. Dystans, Scott, przed czasem. Szałowo, ekwilibrystycznie i tak dalej, tak dalej. Mamy, no, wydarzyło się to, co się wszyscy spodziewali, a i tak każdy był zaskoczony. Znaczy, wiesz, kto się spodziewał, to się spodziewał. Znaczy, inaczej, kto się nie spodziewał tego, to się nie spodziewał. Ja, ja się spodziewałem, że to tak się może zakończyć, no i, i stawiałem na to. Że to tak właśnie będzie wyglądało, że po prostu Amet odrobił swoje zadanie domowe i wyciągnął wnioski z ostatniego pojedynku. Także no, ja nie byłem jakoś mega mocno zaskoczony. Może byłem bardziej zaskoczony tym, w jaki to sposób się stało, ale stawiałem na to, że będzie KO first round. Myślę, że teraz Amet może wpaść na taki pomysł, żeby chcieć trylogię. Myślę, że już temat został zamknięty. Dwa razy wytłumaczyłem. Dwa razy wytłumaczyłem kto, kto jest po prostu lepszy, no i tyle, no, także już ten temat już, już jest zamknięty. A nie jest troszeczkę, że Scott tej walki nie wygrał, no bo jakby wygrał, no to byłaby szansa na super fight. Nawet takie były przymiarki, że jak, jak Scott by wygrał znowu, no to wtedy na 90% by walczył ze mną. No troszeczkę szkoda, bo chciałem, bo chciałem bardzo tej walki, chciałem Chciałem mu rozbić tą jego niewyparzoną buźkę, ale no stało się jak się stało. Cieszę się, że Mamed wygrał. A to mimo tej wygranej Mameda ze Scottem, ty nadal byłby zainteresowany takim pojedynkiem? Oczywiście nie od razu, ale może gdyby Scott wygrał kolejną walkę? Nie, już teraz, już teraz w ogóle w, w moich oczach stracił bardzo, także no nie, nie ma sensu w ogóle ta walka pod względem takim, pod względem takim sportowym, także no myślę, że może kiedyś w przyszłości, jakby wygrał ileś pojedynków, to, to może i tak, z tym, że no, coś czuję, że mm, teraz y, Federacja będzie miała kogoś innego na Scotta. Dobrze, to no, dziękujemy Ci za poświęcony czas i za wywiad, trzymamy kciuki, no i liczymy na ogień, na ogień, Ty zawsze go dajesz, za to Cię fani kochają, także na ogień w klatce, no i o tym oczywiście po ogień w wywiadzie. <śmiech> oczywiście, <śmiech> będzie show, Narkun Team, yo, dzięki, <laughs> dziękuję. <laughs>